Słuchajcie, witam Was w kolejnym pięknym dniu. Wczoraj był live i zapytałem Was, jak mają wyglądać audycje w maju. Powiedzieliście, że niekoniecznie live'y, chociaż dużo osób było za tym, żeby były jednak live'y codziennie. A my zrobimy co drugi dzień, jak będę tylko miał takie możliwości, dlatego że mamy tutaj temat edukacyjny. Teraz mam mniej więcej 40 minut dla siebie, bo jest przerwa, ale zwykle jest tak, że jestem mocno zaangażowany jeszcze w inne rzeczy. Wczoraj udało mi się polatać i powiem Wam, że tu jest bardzo ładnie w okolicach Ostródy. Jesteśmy nad jeziorem i tutaj są też, jest ośrodek, który właściwie przygotowuje się do sezonu, bo za parę dni ten sezon będzie otwarty. Wczoraj były też takie fajne prace, polatałem, pomagałem im też pewne rzeczy zrobić. I muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę nieźle. Ja się bardzo cieszę, pokażę Wam, jak ten ośrodek wygląda. Tu mamy sąsiedztwo naszych domków i to wygląda naprawdę fajnie. I słuchajcie, to jest ten nasz domek, także my tutaj będziemy, jeszcze nie wiem ile dokładnie, ale będziemy dosyć dużą część maja. Planuję też znalezienie jakiegoś spotu, może dzisiaj znajdę po tych zajęciach spot do lotów FPV. I dzisiaj pokażę Wam w ogólnie trochę odnośnie FPV, omówimy sobie moją ostatnią sesję w domu. To jest mój zestaw, on jest bardzo prosty. To jest CineWoop, który się nazywa MegaBee. Ma kamerkę poglądową na gogle, a to jest kamera GoPro Hero 7, na którą jest nagrywane przez cały czas. Nagrywam w 2.7K w 25 klatkach na sekundę. Do tego mam 3 pakiety LiPo, 3 baterie, akumulatory, nie mam więcej, sobie zamówię może na dniach. I gogle bardzo proste, Ishin EV800. Anteny zwykłe, więc ten zasięg VTX jest taki sobie, jeżeli chodzi o zbieranie obrazu, jeżeli chodzi o zasięg samego transmitera. Jest na FR Sky, czyli taki, powiedzmy, średnie stany wyższe, ale jest w porządku. Jestem zadowolony z tego zestawu. Następne kroki, jakie będę robił, to zamówię więcej pakietów LiPo, zamówię sobie może lepsze anteny do tych gogli, żeby miał trochę lepszy zasięg właśnie i praktycznie będę już myślał o nowym dronie 5-ocalowym. To jest kwestia na dniach. Dzisiaj będzie więcej o FPV, natomiast jeżeli chodzi o mawikowate produkty, powiem Wam jutro. I dzisiaj popatrzymy też sobie... Aha! Właśnie, o tym zapomniałem. Słuchajcie, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, bardzo ważnej i takiej ciekawej dla mnie jako rozwój kanału. W ciągu dwóch dni ostatnich, wczoraj i przedwczoraj, byłem na antenach dużych youtuberów, bo Marcin Mazur przedwczoraj w Piotrkowie, on ma duży vlog, i Pat Flynn wczoraj. Wczoraj Pat Flynn oceniał ten kanał właśnie YouTube'owy. Pat Flynn jest jednym z największych specjalistów w Stanach, jeżeli chodzi o budowanie marki własnej, i on oceniał ten mój kanał. Patrzył pod kątem, jak mam ikony rozwiązane, playlisty, karty końcowe, jak wyglądają moje filmy pod kątem struktury, b-roll albo inne rzeczy. I naprawdę jestem dumny pod wrażeniem, że mogłem występować u Pata Flynna. Teraz przyszły dzieciaki. Cześć Wam. Jesteście na YouTubie. Jak się macie? Pomachajcie. Pozdrowienia. Okej, widzowie będą widzieli, to są dzieci naszych gospodarzy. W każdym razie, słuchajcie, Pat wypowiedział się bardzo ciepło, bo ja mam ponad 600 filmów, także widać, że dużo się przyłożyłem do tego kanału. Też pokazywał narzędzia, które ma, na przykład Social Blade albo TubeBuddy, bardzo fajne narzędzia, jeżeli chodzi o prowadzenie kanału. Pewnie skorzystam w następnej kolejności. Natomiast dzisiaj chciałem Wam powiedzieć trochę na temat tych lotów FPV, które odbyłem i trochę komentarza zrobić, bo to są loty, które miałem jeszcze przed naszym wyjazdem. Ostatnia sesja oczywiście też wiało, więc wiadomo, że te loty odbywały się w warunkach ciężkich, ale zrobimy sobie do nich komentarz. Staram się latać, słuchajcie, o zachodzie słońca, czyli w tej porze, kiedy słońce jest bardzo nisko, wtedy mam bardzo dobre oświetlenie. Te loty oczywiście były też przy mega mocnym wietrze. MegaBee jest podatny na wiatr i tutaj starałem się latać jak najniżej. To jest moja taka ta przyjęta strategia, czyli moja metoda polega na tym, że staram się latać jak najniżej dronem. I tutaj jeszcze starałem się w alejkę zmieścić. To było już tak wejście na najwyższy poziom. Jako że jestem w przedszkolu FPV, tutaj chciałem wejść już do klasy 1-3. Widać, że za pierwszym razem nie poszło, następne już motywy były lepsze. Pamiętajcie, że widok w goglach jest zupełnie inny niż to, co widzimy tutaj na GoPro.
widok na GoPro jest naprawdę mega fajny, natomiast to, co widzę zwykle na goglach, jest dużo, dużo słabsze. No i tutaj były przymiarki do tego, żeby coraz ciaśniej polecieć. Już w lepszych takich momentach udawało mi się zmieścić nawet, słuchajcie, między gałęziami i moją intencją było to, żeby przelecieć też właśnie, zmieścić się w tym korytarzu utworzonym z drzew w takiej alejce. Także fajna sesja, oprócz tego, że dokuczał mi trochę wiatr tutaj, to było naprawdę w porządku. No i niskie słońce, jeżeli leci się w tych goglach Ishin pod słońce, to zakres dynamiczny jest mega słaby. Tu mnie widzieliście przez chwilę. Za chwilę powinienem mieć nawrót i już przymierzenie się do alejki. Widać, że nie robiłem tego na jakiejś dużej dynamice, tylko to raczej są takie ujęcia stosunkowo spokojne. No i tutaj w GoPro widzimy detale, w goglach z detalami było słabiej, ale poszło. Pierwszy przelot zrobiłem. Jestem z niego mega zadowolony i myślę, że będę trochę podkręcał śrubę sobie i poprzeczkę będę dźwigał co do latania bliżej przeszkód w następnych dniach. I to była sesja właściwie, gdzie tylko jedną glebę zaliczyłem, także rekord świata pod moim kątem w moim przedszkolu FPV. Tu druga przemiarka do tej alejki, jak widać teren jest trudny, dlatego że tutaj nie widać, tak powiem wam szczerze, w tych goglach, ale poszło ok. Nie traciłem nawet tutaj sygnału, miałem stabilny, więc ogarniałem to w miarę. Fajny też jest odcinek tutaj, gdzie mamy te wysokie trawy, bo tutaj można faktycznie zrobić nawrotkę i nad nimi, tuż nad nimi przelecieć. Jest to taki motyw, który mocno też urozmaica te przeloty. I kilka jeszcze montaży późniejszych. Tu mam nawrotkę właśnie mocniejszą i chciałem jeszcze się zmieścić tutaj pomiędzy gałęziami. Jeszcze kilka etapów pnie drzew i alejka. Jak pamiętacie, loty bardzo niskie, dlatego że wieje. Ja praktycznie całą wiosnę latam przy wietrze tym Cinewhoopem i to mocno odczuwam. Tylko jedną sesję miałem bezwietrzną. Tak za każdym razem mnie dosyć mocno targa ten wiatr. Jak widzicie, tutaj jest ostro. Nawet zawadziłem o gałąź i jest coraz lepiej. Te ćwiczenia są na razie, bo tutaj też pisali chłopcy, żeby zrobić to w trochę lepszym terenie, bardziej atrakcyjnym. Ale jeżeli zrobię to na przykład nad torami, rozwalę. To jeszcze nie jestem na tym etapie. Jak wejdę, skończę to nauczenie początkowe 1-3, to dopiero pójdę, słuchajcie, w twardsze podłoża. Tutaj staram się latać zawsze na miękkim podłożu, bo te upadki są takie w tym momencie bez strat się odbywają. No i jedziemy dalej. Zboża, alejka i zachód słońca. Właściwie to są trawy wysokie, nie zboża, bo chrzanie trochę. Pod słońce, przyspieszenie, widać jak wiatr mnie znosi przy tym manewrze. Za chwilę będzie lądowanie już do pierwszego, po pierwszym locie. Tutaj od razu przejście do alejki i myślę, że to będzie też taki stały element, jak wrócimy do domu, tych lotów FPV, żeby z tymi drzewami trochę bardziej zaszaleć. Muszę mieć trochę lepszą też antenę, żeby nie tracić faktycznie podglądu tego na goglach. Na wrotkę zostawiłem ten montaż, żeby wam jeszcze pokazać, bo za chwilę wybiorę się kawałek dalej w tej wycieczce. Ok, tutaj jesteśmy już w okolicach wieżyczki. Bardzo fajny klimat. I tutaj zapuściłem się tak daleko, że straciłem właściwie orientację, ale było całkiem nieźle i tutaj zatęskniłem za tym, żeby mieć crossfire, ten duży zasięg. Obniżenie wysokości to jest właśnie dokładnie ten akcent, o który mi zawsze chodzi w każdym przelocie i następnie już zbieramy przeszkody i szukamy miejsc, w które można wlecieć. Te naloty staram się robić bez żadnych akrobacji, bo tutaj też miałem pytanie, czy latam w trybie akro, czy ango. Latam tylko i wyłącznie w ango. Tam jest jeszcze fajna woda, którą zahaczę pewnie przy którejś z sesji, ale to dopiero w czerwcu. I tutaj wracam już do swojej pozycji między tymi drzewami. Z czasem będę robił na pewno więcej tutaj manewrów, jeżeli chodzi o te drzewa. Co do Megabee, muszę wam powiedzieć, że jestem zadowolony, bo naprawdę fajny jest ten dron i daje dużą wartość w stosunku do ceny. To jest to, o czym mówiliśmy wczoraj na porannej kawce, że wydane 1000 czy 1200 naprawdę fajnie rezonuje i te wrażenia i cała adrenalina jest naprawdę rewelacyjna, jeżeli chodzi o,
o latanie FPV. To jest takie moje uzależnienie, ja powoli, powoli kosztuję, bo widzę, że też mógłbym się wciągnąć i zatracić mega całkiem, ale wtedy zawodowo bym już więcej nic nie zrobił. Natomiast FPV jest naprawdę genialną sprawą i kto jeszcze nie próbował, to powinien spróbować lotów FPV. Tutaj mamy wieżyczkę, atakowałem ją. Myślałem o tym, żeby na niej w ogóle zasiąść kiedyś i z niej robić loty, ale to jeszcze nie jest ten etap. Jak będę w stanie już wylądować dobrze, lądować precyzyjnie i ogarniam, gdy będę ogarniał już takie rzeczy jak właśnie lądowanie na dachu, to zrobimy też wieżyczkę, jeżeli chodzi o przeloty. Tutaj widzicie końcówka kolejnego lotu. Jeszcze mamy 4-minutową sesję. Ale jak popatrzycie, już lądowania są precyzyjne, już zaczynam ogarniać temat i za chwilę pokażę wam, bo był na koniec zostawiłem też fajny fragment, a mianowicie dużo osób ćwiczy przeloty nad nami jedną awionetką i też motolotnie się zaczynają pojawiać, bo jest już tak ciekawiej, bo jest cieplej na pewno. I nagle tutaj podczas tego przelotu, słuchajcie, tutaj zwolniłem, bo słyszałem hałas silnika, za chwilę to zobaczycie, ale słyszałem coraz bardziej wyraźnie hałas silnika, mówię, kurczę, ten samolot, który leci, to naprawdę przegina, bo jest bardzo nisko, ale że miałem gogle, więc nie byłem w stanie ocenić sytuacji, więc obniżyłem się jeszcze i wleciałem w taki rejon krzaków. Widzicie, że tutaj odważnie już mijałem, znowu zahaczyłem o gałązkę, ale delikatnie osłoną. I za chwilę będzie ten motyw, jeżeli chodzi o motolotnię, która się zbliżyła do mnie. Pomyślałem, żeby wylądować i w pierwszym odruchu myślę sobie wyląduję, ale z drugiej strony pomyślałem, zwolnię prędkość tak, jakbym stał z kamerą w ręku praktycznie i obniżę się do może 5 metrów i zobaczcie, że ona nadleciała. Więc zupełnie stacjonarnie, bez lotów praktycznie podszedłem do tematu w ten sposób, że chciałem ją po prostu zdjąć dronem i to było dla mnie też fajne na ćwiczenie, bo zawis cinewhoopem też jest magiczny, szczególnie przy wietrze. Tutaj ten zawis nawet mi wyszedł i muszę wam powiedzieć, że oczywiście to nie jest dron DJI, że mamy idealny niemal zawis. Tutaj, żeby osiągnąć zawis, to trzeba być w ogóle już kozakiem. Więc powoli, powoli wchodzę w kolejne etapy i ta motolotnia mijała nas, tutaj mamy pod słońce. I tu właśnie tak myślałem, czy nie zlądować, ale popatrzyłem tak przez gogle, że ona była na tyle wysoko, że myślę sobie, dobra, na 5-10 metrach mogę śmiało być i podążam za nią jak tylko daleko mogę. Oczywiście w goglach to zupełnie było niewidoczne pod światło, dlatego że tam zakres dynamiczny jest słabszy, ale wyszło to nawet sympatycznie podczas tej naszej sesji. No słuchajcie, podsumowując, dużo więcej radochy mi w tej chwili sprawia na pewno, oprócz tego, że oczywiście wykonuję filmy, zdjęcia też nieruchomości i innych projektów, teraz nie ma imprez sportowych, więc robię nieruchomości, także tutaj w tym ośrodku, w którym jesteśmy, ale mogę powiedzieć wam, słuchajcie, że to jest fajny kawałek chleba, jeżeli chodzi o latanie FPV i to bardzo rozwija i bardzo zajmuje. Gdybym miał możliwości rozwoju, na pewno będę stopniowo rozwijał FPV i na pewno będę stopniowo tą branżę najbardziej kształcił, tą umiejętność, bo też wiem, że jak nauczę się latać pewnie, mocno, jeszcze silniejszym dronem, który nie jest tak wrażliwy na wiatr, tak podatny na wiatr i będę miał dobre przeloty, to jestem w stanie naprawdę osiągnąć fantastyczne rezultaty dobrymi kamerami. Z czasem może jeszcze wzbogacę Hero o 8, tylko musiałbym ją wtedy ubezpieczyć, bo tu wtedy nie mamy już wymiennych tych pokryw samej osłony, samej soczewki. Tak poza tym jest naprawdę gitara, jestem zadowolony, zgubiłem 2 switche tutaj, więc muszę sobie dokupić, wypadły mi w transporcie, a poza tym już ogarniam, słuchajcie, ile, 2 miesiące z FPV i muszę powiedzieć tak w całości, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy, którą można robić, takich dronowych i takich rzeczy, które mogę polecić. Naprawdę, nawet prosty zestaw FPV, nawet jak mamy Tiny Whoopa i zaczynamy od latania w domu razem z dzieciakami, z dronem, który jest z tworzywa i waży powiedzmy 150 czy 100 gramów, a to już daje naprawdę dużo.
Słuchajcie, widzimy się jutro na live'ie. Ja wam dziękuję za uwagę. Starałem się, żeby ta audycja była połączeniem live'a, ale też żeby ją zmontować, żeby pokazać wam coś ciekawego przy tej okazji. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Widzimy się już jutro i dzięki za wsparcie i za wszystkie miłe słowa, które kierujecie w moją stronę, bo naprawdę jest fajnie. Pokażę jeszcze wam ośrodek. Mieszkamy, tutaj jesteśmy służbowo, nie jest to wypoczynek, żeby była jasność, mamy projekt edukacyjny, to jest naprawdę super i fajna rzecz. Jeżeli ktoś z chłopaków jest w okolicach Ostródy, czy mieszka tutaj na Mazurach, to dajcie znać, bo możemy się skumać, zrobimy coś fajnego. Ja nie znam tutaj też tak miejscówek, ale wczoraj jak jechaliśmy do Ostródy, to widziałem naprawdę fajne takie coś w formie jurajskich góreczek i myślę, że tam też polatam już niedługo. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!